ciasto dyniowe z kokosem. Ciasto dyniowe z kokosem to przepyszne ciasto przełożone prażonymi jabłkami, polane białą polewą i posypane wiórkami kokosowymi. Ciasto dyniowe jest łatwe w przygotowaniu, a dodatek dyni naturalnie wpływa na piękny, żółty kolor. Do przygotowania ciasta dyniowego z kokosem potrzebne są następujące składniki. Oczywiście dynia, cukier, jajka, mąka tortowa, proszek do pieczenia, olej, jogurt, cynamon. Natomiast dodatkowe składniki to masło, cukier, mleko w proszku, wiórki kokosowe i prażone jabłka. Formę najpierw smarujemy margaryną bądź masłem, pokrywamy folią do pieczenia, dynię kroimy na pół, ewentualnie na mniejsze kawałki, jeśli jest sporej wielkości, to tak, aby zmieściła nam się do formy do pieczenia, ponieważ teraz pokrojoną na pół dynię wkładamy do tej formy i docelowo do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na około 50 minut. Po tym czasie pozbywamy się pestek i tych spalonych części dyni, natomiast miękki, piękny, pomarańczowy miąższ odkładamy do szklanki. Rozbijamy jajka. Miksujemy je, ubijamy na sztywną pianę razem z cukrem. Miksujemy do momentu, aż jajka podwoją swoją objętość. No i oczywiście cukier się rozpuści. Dodajemy jogurt i nadal miksujemy. Wlewamy również olej, nadal miksujemy. Na koniec dodajemy przygotowany przed chwilą miąższ z dyni i nadal miksujemy. Łączymy proszek do pieczenia oraz cynamon z mąką tortową, dokładnie mieszamy. Następnie będziemy te trzy składniki przesiewać do miksowanej masy z jajek, dyni, oleju i jogurtu. Miksujemy do momentu, aż uzyskamy jednolitą konsystencję. Tak przygotowaną masę wkładamy do przygotowanej wcześniej formy do pieczenia, żeby ją rozsmarować po całej powierzchni formy. No i cóż, tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, po czym zmniejszamy na 160 i pieczemy przez około 60 do 90 minut. Upieczone ciasto należy przekroić na pół. Ciasto, które jest na dole, należy posmarować solidną porcją prażonych jabłek. Im więcej, tym lepiej. Przykrywamy drugą częścią ciasta. Teraz wykonamy polewę. Należy roztopić margarynę, połączyć ją z cukrem. Mieszamy cały czas do momentu, aż margaryna się rozpuści, połączy z cukrem. Uzyskamy wtedy dość jednolitą konsystencję. Kiedy już nieco wystygnie, dodajemy mleko w proszku. Cały czas mieszamy. Jeśli masa jest zbyt gęsta, możemy dodać odrobinę wody. Przygotowaną polewę należy nanieść na nasze ciasto. Dokładnie należy rozsmarować całą jego powierzchnię. Na koniec posypujemy sporą dawką wiórków kokosowych. I w zasadzie ciasto jest już gotowe. Tak wygląda efekt. Ciasto jest pyszne, dość łatwe w przygotowaniu. Życzymy smacznego, zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami, nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.